Creeperem jesteśmy w stanie stworzyć fałszywy hotspot. Tego typu hotspot wyświetla panel do logowania. Po wpisaniu hasła wyświetla się ono na ekranie Flippera Zero. Jak takie coś zrobić? Zapraszam na odcinek. Całość wykonuję na systemie Unleashed. Instalację tego systemu pokazywałem w innym odcinku. Wchodzimy na GitHub na ten projekt, link jest w opisie. Następnie przechodzimy do najnowszej wersji. Scrollujemy w dół i pobieramy te trzy pliki. Zaczniemy od Wi-Fi Devboard. Pliki z tego zipa trzeba gdzieś wypakować. Po wypakowaniu przechodzimy na stronę, która umożliwia sfleszowanie płytki. Podłączamy devboard do komputera, przytrzymując klawisz boot. Klikamy connect, wybieramy nasze urządzenie. Musimy wszystkie poprzednio wypakowane pliki odpowiednio tutaj wybrać. Zróbcie to tak jak na filmie. Kolejnym krokiem jest włączenie programowania naszej płytki. Gotowe, płytkę można odłączyć. Teraz podłączamy flippera. Włączamy aplikację QFlipper. Przechodzimy do SD karty, następnie Apps, GPIO. Zajmiemy się instalacją aplikacji. To jest drugi plik, który pobraliśmy. Go też musimy wypakować. Wypakuję go do tego samego folderu co wcześniej. Po wypakowaniu po prostu przenosimy go. Gotowe, został nam ostatni plik. Znowu rozpakuję go do folderu co wcześniej. Przeniesiemy go do Apps Data, ale zanim to zrobię, pobiorę inny plik strony logowania oraz zmienię nazwę sieci. Nazwa sieci jest zapisana w pliku app.config, a plik index zawiera stronę logowania. W opisie macie link do dodatkowych tzw. portali. Całość kopiuję na flippera. Gotowe to wszystko, czas na test. Po wybraniu opcji Start Portal uruchamia się hotspot. Jeżeli użytkownik wpisze jakieś dane, to widzimy je na ekranie flippera. Dane te możemy zapisać opcją Save Logs. W zakładce Help mamy informację, co oznacza kolor LED. To wszystko, dziękuję za uwagę i zapraszam do obserwacji. Flipper pochodzi z naszego sklepu subsansklep.pl. Pozdrawiam.